And she came with the same type game, the type of girl giving out the fit. Dobry wieczór. Dzięki potędze internetu jestem w stanie pokazać wam mój kolejny gameplay. A jeśli jesteś tu, żeby sobie go oglądać, to tym bardziej się cieszę. Może zrobimy z tego nową serię. Gra Chrome. Polska gra. Wydana 16 czerwca 2003 roku przez firmę Techland, więc nie zwlekajmy i zaczynajmy nową grę. Na poziomie średnim będziemy prawdopodobnie grać. Zwróćcie uwagę, że to jest 2003 rok, polski producent i ta gra swego czasu, bo ja w nią grałem oczywiście niedawno po tym jak wyszła, zrobiła na mnie ogromne, kolosalne wrażenie. Wiem co robię, zaufaj mi. Dwaj najemnicy, Bolt Logan i jego przyjaciel Ron Pointer-Hertz, zmierzają w kierunku planety Zorg. Ich misja polega na odzyskaniu planów technologicznych korporacji Octolab, które posiadał przy sobie pracownik firmy porwany przez grupę dobrze uzbrojonych i bliżej nieznanych osobników. Przygotuj się. Jak ci się udało ich namierzyć? Mam swoje kontakty. To może dowiedziałeś się czegoś więcej o tych planach? Nic ponad to, co przekazał nam Octolab. Robią z tego wielką tajemnicę. Jak dla mnie może tak zostać? Dostaniemy kasę za odzyskanie danych i nic więcej nie musimy wiedzieć. A co z tym Pewnie. Woźniakiem z Octolabu? Tym, który przewoził te plany. To chyba jakaś szycha. Nie obchodzi ich, co się z nim stało? Jeśli znajdziemy go żywego, dostaniemy pewnie coś ekstra. Ale moim zdaniem bardziej zależy im na samych planach. Mamy za mało informacji. Powinniśmy poczekać na raport Andersona. Wiem co robię. Zaufaj mi. Okej, a skany terenu? Mam wszystko co trzeba. Wyląduję 1,5 kilometra od kompleksu. Potem czeka nas mały spacerek. Idź za mną, a wszystko będzie dobrze. Mam nadzieję. Co z tobą, Logan? Razem jesteśmy najlepsi, zapomniałeś? Ci kolesie tutaj to amatorzy. Każdy z nas mógłby położyć przynajmniej ze 100 gołymi rękami. Robisz się zbyt pewny siebie, Pointer. Kiedyś się na tym przejedziesz. Postarajmy się, żeby to nie było dzisiaj, okej? Jasne. Zapnij pasy, kowboju. Lądujemy. Moi drodzy, tak właśnie rozpoczyna się owa rozgrywka. Zapnijcie pasy, bo powinno być dość ciekawie. Ja sobie muszę przystosować myszkę do tego. Sprawdź sprzęt. Ja do tej rozdzielczości. Ruszamy, okay. Jak będziesz gotów. Sprawdzamy sprzęt, czyli szybki samouczek. Okej, pootwierajmy sobie kilka rzeczy. Musimy wziąć te itemki. Okej. To analogiczny sposób możesz wsiadać do pojazdów. Dobrze. Kiedy się pojawi następna... Aha, tu mamy radar na dole, jak widzicie. Pokazuje nam, że tutaj jest jedna postać. Przedmioty, które zebrałeś, znajdują się w ekwipunek. I... możemy coś wyrzucić, to szybko to zróbmy. O, przejdzie! Można wyrzucić itemki 2000. W ogóle, jak wtedy to było epickie. Wybór karabinu 2 lub 3. Pięknie. Celuj domyślnie. Przycisk. Z pleska lornetkę. Okej, możemy przybliżać. I znajduje nam postacie. Okej, mapa M. Zaznaczamy sobie przycisk. No już sobie obczaiłem oczywiście, czy wszystko jest dobrze. I pokazuje nam tutaj jeszcze metry, o ile jest od nas oddalony cel. Tu sobie kompleks zaznaczymy. Okej, czyli to wszystko. Samouczek się skończył. Okej. Przejdziemy przez las w kierunku rzeki. Potem przekroczymy most i dalej lasem do kompleksu. Po drodze nie powinno być problemów, ale miej oczy dookoła głowy. I trzymaj się blisko mnie. Okej. Będziemy się trzymać blisko. A, pięknie, pięknie. Spojrzał, czy idziemy w dobrą stronę. Ten chud. Na owe czasy, moi drodzy, praktycznie widok, znaczy jakby wrażenie otwartego świata. Ogromna mapa. Te cele misji, dubbing, okej, zrobiony w ogóle polski wydawca. Mam nadzieję, że równie dobrze... Uwaga, o, widzicie? Na radarze? Zdejmujemy ich. Zdejmujemy ich. Dobra, jeden poszedł. Drugi też, ale odskoczył. Nie pamiętam takich efektów, tak szczerze mówiąc.
przeładujmy sobie futurystyczną broń. Tak jak już powiedziałem, mam nadzieję, że razem przyjemny dla was będzie ten powrót do przeszłości. W moim wykonaniu, bo tak chyba nazwę tę serię starszych gier, Powrót do przeszłości. To będzie coś, co mam nadzieję wam się spodoba. Chciałem nagrywać, że taką dygresję zrobię, Wiedźmina 2, kończyć go, ponieważ nastały pewnie okoliczności, które zachęciły mnie do tego, no ale niestety mój komputer jest na tyle wolny. Musimy przejść tym mostem i doskoczyć do lasu. Zdejmujemy ich. Teraz. Okej, musiałem. Muszę niestety przerwać mój wywód, ponieważ zdejmujemy ich teraz. Dobra, jeden poszedł. Jest jeszcze dwóch. Staram się ich trafić, ale to będzie ciężkie zadanie. Jest, jeden poszedł. Możemy się położyć nawet. Zwróćcie uwagę i możemy też kucać. Co jest w tej grze. Co jest również dużą zaletą tej gry, że możemy ogólnie się położyć i być mniej widoczni, ale z tego co pamiętam, nie możemy się tutaj skupić na przeszukiwaniu przeciwników, ponieważ ten tutaj nasz pan będzie niezadowolony i przerwie misję. Dlatego patrzcie na ten kompleks, w ogóle otwarta mapa, możemy przejść wokół. Oj, tam jest jakaś wieża snajperska. Trzymaj się blisko. Trzymam się przecież blisko ciebie. Snajper. Cholera, snajper. Na wieży. Zdejmij go. Okej. Cel misji zaktualizowany. Zapiszę sobie może grę, ponieważ ostatnio tego nie zrobiłem, a tutaj trzeba to robić. Okej, zapisaliśmy. Możesz użyć health textu, aby poprawić stan swojego zdrowia. Okej, świetnie. Musimy go jakoś zajść. Ponieważ... tutaj mamy pasek zdrowia, świetnie. Będziemy się chować za drzewami. To była dobra taktyka, z tego co pamiętam. Niech strzeli jeszcze raz. Jeśli... Okej, strzelił. Teraz za ten kamień. Shit. Okej. Koleś ma zeza ogólnie. Dobra. Damy radę go stąd ściągnąć? Wow. Ups. Health text. Albo padaj na ziemię. Zginiemy? Tak. Jak widzicie, stare gry nie pozostawiają nam pola do czekania. Po prostu musimy nawalać i tyle. Jejku, ale moja polszczyzna teraz jest zła. Inaczej, to jest średni poziom trudności i ja już zdążyłem sobie nie poradzić z tym przeciwnikiem. Pomyślcie, co było, jak byłem jeszcze niezaawansowanym graczem, jeśli mogę teraz nazwać siebie zaawansowanym oczywiście. I przyszło mi w to grać i przechodzić. Nie pamiętam, czy to był jakiś sprint? Chyba nie było. Dobra. Dobra, polecimy sobie za kamień i się uleczymy. Chyba, że zdążymy teraz tutaj się przemieścić. Cholera! Dobry. Dobra, schowamy się tu. I użyjemy naszego health textu. Jak to się używa? Okej. Okay. Czyli teraz to wybraliśmy jako ekwipunek i możemy użyć... Okej, okay. I teraz nam rośnie poziom zdrowia. Pięknie, pięknie to wszystko jest rozwiązane. W ogóle ten świat... Nic, tylko się rozpływać. 2003 rok. Dla mnie przynajmniej to jest takie... dlatego, że no z tą grą spędziłem długie godziny. Nie wiem jak dla was, może macie jakieś swoje tytuły. Jeśli macie z tego okresu mniej więcej, no bo wiadomo, że mógłbym teraz przytaczać gry, które były dużo wcześniej i też były epickie, ale polskie, no przypominam. To możecie mi dać znać w komentarzu. A co do mojego wcześniejszego wywodu... Trzeba rozwalić tego ziomka. To nie nagrywam. Gin. Podtalcu. Damy radę cię w ogóle ściągnąć stąd? Dobra, poszedł. Jest. Dobra robota. Zabierz jego broń, wejdź na wieżę i osłaniaj mnie. Wejdę do kompleksu, zabiorę plany i zaraz wracam. Okej. Już to zrobię, tylko sobie zapiszę grę. Czy jest tu... Muszę sobie zobaczyć, czy jest tu jakiś...
Tak. Okej. Okay. Czy jest tu jakiś quick save? Aha, nie, tam F to jest przecież. A propos, ta gra jest dostępna na Steamie. Można ją kupić na Steamie i dam wam link do sklepu steamowskiego, gdzie można ją kupić. Ja mam oryginalną, pudełkową. No, dlatego tak. Przeszukajmy sobie zwłoki. Weźmy sobie na czas teraźniejszy nam ammo. To ile czajkę? Zająłem pozycję. Ruszaj. Okej. Osłaniaj mnie. Weźmy sobie naszą snajperkę i wycelujmy. Gdzie jest nasz członek? Gdzie on idzie? Nie wiem nawet, z której strony on idzie. Uda mi się go zestrzelić? Okej, udało mi się. Na razie, frajerze. Nie widzę, gdzie jest następna postać. Ale tutaj ta misja snajperska jest epicka. Gdzie on idzie? Bo nie widzę. Którędyś wejdzie do tego kompleksu, tylko nie wiem, gdzie jest brama dokładnie. Nie wiem, gdzie nam uciekł jeszcze ten jeden gagatek. Mamy jeden nabój? Przeładujmy. Tak jest. Hello, panie skrypty, czy pan jest panny... O, tu jest nasz. Tylko to jest nasz człowiek. Czy nasze skrypty się ładują? Mam nadzieję, że tak. Okej, okay, otwieram bramę. Czy ma do czynienia tutaj jeszcze z kimś? Musi kogoś... Jest tam jeszcze jedna osoba. Wow, wow, wow! Od kogo ja dostałem? Dobra, zniszczył go. Czy jest gdzieś jeszcze jakaś wieża snajperska? Czy mi się wydaje? Musi gdzieś być. Okej. Okay. Widzimy naszego towarzysza dość wyraźnie i teraz pozwolimy mu wejść do tegoż kompleksu. No, śmiało, okej. Okay. Chyba się wszystko udało. Jestem w środku. Nie schodź z wieży i pilnuj drzwi. Nie chcę dostać w plecy. Nie dostaniesz. Okej, okay, pospiesz się. Dobrze, nasza postać odpowiedziała za niego. Zapiszmy sobie. Na tym zapisie. A, przezorny, zawsze ubezpieczony. Wow! Cóż to? Ma miejsce za scenka. Gagatki. Którzy zostaną przez nas ściągnięci dość szybko, mam nadzieję. Momento mori. Pum. Headshot. Dobrze. Dobrze. Dobranoc. Słodkich snów. Itp. Itd. Brak miejsca w plecaku. Cóż to teraz następuje? Jakiś konwój jedzie. Coś nieprawdopodobnego. Przysłali posiłki. Zajmij się nimi. Okej, mam się nimi zająć, to się nimi zajmę. Pasowałoby ściągnąć na początku tego osobnika, który siedział w samochodzie. Niby go trafiłem, ale... Ale z tym bywa różnie, wiecie o tym. Dobra, jeden poległ. Następny też. Jeszcze jeden. Kurczę, i ostatni. Dobra, ci polegli. A ci tu już przyjechali. Wow, wow, wow. Spokojnie. Ej. Ile mam życia? Dość niewiele, co? Gdzie jest ten pan gagatek, który nas tak rani? Tu jest. Bombania. Dziękuję, dobranoc. Jest gdzieś jeszcze jeden? Tak, musi być, bo dwóch wysiadło z samochodu, to wiem na pewno. Okej, chyba się ich pozbyłem.
Mam taką nadzieję. Pointer, mamy dziwne towarzystwo. Kobieta. Raczej nie jest jedną z nich. Nie jest uzbrojona. Nieważne. Zdejmij ją. Okej. Wow, wow, wow. Ktoś do nas strzela. What? Moment, moment. Tam jest snajper czy wieża? To stamtąd? Nie, nie stamtąd. Nie mam pojęcia, skąd do nas strzelają. Ej, zaraz zginiemy, no co jest? Ach, już... Moment! Spokojnie. Teraz tak, E. To wywalamy. Bierzemy sobie to. Wybaczcie, moi drodzy, miałem mały problem, nie wiem dlaczego. Musiałem jakby sobie utorować z powrotem drogę do tego miejsca. I o, i musimy się zająć jakimś jednym gadkiem, który jest gdzieś tam... Właśnie nie wiem gdzie. Szkoda, że nie damy rady zastakować sobie, żeby on cały czas leżał. Może da się to gdzieś zrobić? Nie. On czeka na nas. Dobra, to wybierzmy, uleczmy się. I spróbujmy dziada znaleźć, bo on gdzieś musi być, tylko nie wiem, nie jestem pewien, gdzie on jest. Czy gdzieś na wieży? Nie, tam jest działko, ewidentnie. Aha, ktoś może z dołu do nas ciśnie. Ale ja go nie widzę. Już powinien do nas przecież strzelić, czy coś, nie? Tak by... Co tu się dzieje? Ktoś granaty rzuca? Bez przesady. Serio? O! Tutaj ktoś jest. Tam jest koleś! Jak to się stało? Gin, parszywcu. Logan, wdepnąłem w niezłe gówno. Chyba na nas czekali, odcięli mnie od wyjścia. Potrzebuję pomocy. Trzymaj się, już idę. Okej, okay, mamy nową misję, uratować naszego przyjaciela. Ale to zostawiam już sobie może na kolejny odcinek. Dziękuję bardzo, że jesteście razem ze mną w powrocie do przyszłości. Do zobaczenia. Dajcie znać, czy się podobało. Hej, hej.